Cześć kochani, dzisiaj odpowiem na pytanie, jak stosować strukturę where are w komunikacji. Jest to kontynuacja filmiku, jak stosować strukturę where is, dlatego jeżeli jeszcze go nie widziałaś lub nie widziałeś, to zdecydowanie to polecam. To, co warto wiedzieć, to po pierwsze fakt, że struktura there are, podobnie jak struktura there is, nie występuje w języku polskim i nie ma odpowiednika w naszym języku. Co to oznacza? To oznacza, że warto tą strukturę ćwiczyć świadomie tworzyć z nią wypowiedzi, aby stała się ona dla Ciebie bardziej naturalna. Druga rzecz, którą warto wiedzieć na temat struktury there are, to fakt, że odnosi się ona zawsze do liczby mnogiej, czyli do grupy osób, miejsc, przedmiotów. Natomiast struktura there is będzie się odnosiła do pojedynczego przedmiotu, pojedynczego miejsca, pojedynczej rzeczy. Ok? Przejdźmy teraz do praktycznego zastosowania tej struktury. Pierwsze to mówienie o tym, że pewne rzeczy, osoby, miejsca istnieją. Powiesz więc na przykład: there are parks. Są parki. There are phones. Są telefony, czyli istnieją telefony. There are some people. Są jacyś ludzie. Istnieją jacyś ludzie. Drugie zastosowanie tej struktury to informowanie o tym, gdzie znajdują się jakieś miejsca, przedmioty lub osoby. Powiesz wówczas: there are parks in the city. W mieście znajdują się jakieś parki. Czyli są parki w danym mieście. There are phones in the office. W biurze znajdują się telefony. Powiesz na przykład: there are some people in the office. W biurze znajdują się jacyś ludzie. Czyli na przykład jacyś ludzie czekają w biurze. Trzecie, bardzo praktyczne zastosowanie tej struktury odnosi się do mówienia o tym, że jakieś wydarzenia będą mieć miejsce. Zwróć uwagę, że będzie to liczba mnoga, czyli to będzie kilka wydarzeń lub sytuacji. Przykładowo mógłbyś powiedzieć: there are two meetings this week, czyli w tym tygodniu są dwa spotkania. Drugi przykład: there were two meetings last week. Były dwa spotkania w zeszłym tygodniu. I przykład związany z przyszłością. Możesz powiedzieć: there will be two meetings next week. W przyszłym tygodniu odbędą się dwa spotkania. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli masz ochotę na więcej wartościowych treści, wejdź na stronę katekondratowicz.com i oglądaj kolejne filmiki.